Dodaj ułamki 4, 9 i 11, 12. Uprość wynik i zapisz w postaci liczby mieszanej. Mamy dodać te dwa ułamki, ale mają one różne mianowniki. Przy dodawaniu ułamków zawsze trzeba najpierw sprowadzić je do wspólnego mianownika, jeśli są różne, tak jak tutaj. Musimy więc znaleźć liczbę podzielną jednocześnie przez 9 i przez 12. To będzie ten nasz wspólny mianownik. Przekonacie się, dlaczego warunek podzielności musi być spełniony. Są dwa sposoby znajdowania wspólnego mianownika czyli najmniejszej wspólnej wielokrotności takich dwóch liczb. Najprostsza to wypisanie wielokrotności 9 i 12. Zacznijmy od 9. Wypiszę je tutaj.

Aby zmienić 9 w 36, musimy pomnożyć przez 3. O, przepraszam, przez 4. 9 razy 4 równa się 36. Gdy mnożymy mianownik, musimy to samo zrobić z licznikiem. 4 razy 4 równa się 16. Zatem 4 9 to tyle samo co 16 36. Aby uprościć ten ułamek, wystarczyłoby podzielić obie liczby przez 4. To samo zrobimy tutaj: 36 równa się 12 razy 3. To znaczy, że musimy pomnożyć mianownik przez 3, aby otrzymać 36. Przez to samo mnożymy więc licznik 11 razy 3 równa się 33. Sprowadziliśmy oba ułamki do wspólnego mianownika. Oba mają mianownik 36. Teraz możemy je dodać. Jeśli dodamy te dwa ułamki, w mianowniku będziemy mieli nadal 36, ponieważ dodajemy części całości podzielonej na 36 kawałków, a licznik będzie równy 16 plus 33. Ile to jest 16 dodać 33? 6 plus 33 to 39, dodać 10 to razem 49. Czyli wynik to 49. 36. Teraz mamy to uprościć. Czy to da się zrobić? 49 to 7 razy 7, a 36 ma kilka dzielników, ale nie ma wśród nich 7, więc tego ułamka nie da się uprościć. Jest to jednak ułamek niewłaściwy, bo licznik jest większy od mianownika. Zapiszmy go jako liczbę mieszaną. W tym celu musimy podzielić 49 przez 36. Ile razy 36 mieści się w 49? Jeden raz. Wpisujemy 1, a ile wynosi reszta? Jeśli odejmę od 49 1 36, to zostaje mi 13. Zatem reszta to 13,36. Można podzielić pisemnie, jeśli chcecie, 49 podzielić przez 36